Proszę bardzo. To znaczy, może jeszcze dokończę, bo to, jakie zamysły mają Stany Zjednoczone na temat Europy Środkowej, mogliśmy się dowiedzieć już parę lat temu, oglądając w YouTubie, na kanale YouTube, wykład profesora Friedmana dla narybka politycznego Stanów Zjednoczonych, który bardzo się obawiał zjednoczącej się Europy, która mogłaby w tych, jak sparafrazuję go, technologia niemiecka połączona z potencjałem rosyjskim mogłaby zdetronizować dobrostan Stanów Zjednoczonych. Ale nie o tym chciałem mówić, bo można by to było jeszcze rozszerzyć na Chiny sypiące sobie wyspy na Morzu Południowochińskim i Amerykanów, którzy robią sobie super nowoczesne z działkami laserowymi, tudzież magnetycznymi działkami statki, które za pomocą magicznych łapek chińskich hakerów zderzają się ze sobą. Akurat te, które wpływają na tereny Morza Południowochińskiego. Ale chciałem opowiedzieć o brzytwie, bo mówi Pan dużo o agenturze w Polsce. No, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby w Polsce coś takiego nie istniało, bo byśmy byli chyba jedynym krajem, w którym nie ma agentów, którzy z drugiego rzędu trybun rządzą frontmenami, czyli tymi, którzy dają gębę całej tej polityce. Ale chciałem opowiedzieć o brzytwie, która została przełożona z, może nie powinienem używać tego słów, z genitaliów Lecha Wałęsy i firmy, której on dawał gębę, na drugie genitalia, mianowicie jak to się odbyło, wiemy, jakie były haki na Lecha Wałęsę. Sprawa pani Kiszczakowej ujawniła. Ja bym chciał tylko zasygnalizować, że obecny rząd też nie jest niezależny. Tą brzytwą to jest przykry wypadek lotniczy, jaki miał miejsce i prawda o tym będzie sznurkiem, na którym, czy kagańcem, na którym będzie obecny rząd wodzony, podle widzimisię, tak jak to miało miejsce podczas sterowanej demokracji przewrotu w latach 90. na naszym terenie. Proszę pana, no trochę mnie tutaj zbija z tropu to, że pan mówi takimi aluzjami, które nie są dla mnie dostatecznie czytelne. Ja jestem prostym człowiekiem i trzeba mówić do mnie normalnie, a nie tak, takimi aluzjami, zwłaszcza takimi trudnymi do, wie pan, oceny, bo ja no, kiedyś poznałem Lecha Wałęsę, ale nie aż tak dobrze, że mu zaglądać w genitalia, co on tam ma przyłożonego do nich, więc trochę trudno mi jest to zweryfikować, co pan do mnie mówi, ale dobrze. Podejrzewam, że z pana inteligencją wyłapał pan tą ironię. No, bardzo dziękuję. Niech pan nie przecenia mojej inteligencji, wie pan, to ja tak, jak to mówił Franciszek, książę de Rochefoucauld, nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swego rozumu, więc ja nie jestem żadnym wyjątkiem tutaj. Ale wróćmy do rzeczy. Otóż ma pan rację, proszę pana, że ja w ogóle muszę się przyznać, że ja nie tylko nie jestem ultrasem demokracji, ale w ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej. W dobie totalnej inwigilacji utrzymywanie, zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią jądrową, że tam dopuszcza się nawet teoretycznie możliwość, że ulica będzie decydowała o tym, kiedy ta broń zostanie i przeciwko komu użyta. Po prostu nie wierzę w taką możliwość. Nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. A tak, takie przedstawienia się urządza, żeby no, ludzie mieli tam poczucie, że coś od nich zależy i tak dalej. To oczywiście czemu nie? Zawsze to pierwszorzędni fachowcy to robią. Powiem tak, że państwami musi ktoś rządzić, państwem musi ktoś rządzić. To chyba jasne, że musi, prawda? No i do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. Jedno i drugie, jednym i drugim dysponują tajne służby. No i to nic złego nie jest, że one rządzą. To są takie dwa modele, najogólniej rzecz biorąc można tutaj nakreślić. Jeden model turecki, a drugi zachodni. Kiedy Kemal Atatürk modernizował Turcję, no to już były lata 20. i panowała moda na demokrację, takie gusło było, że wszystko musi być tutaj demokratyczne, więc
On to rozumiał i tym Turkom swoim powiedział, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, to dobrze, tam się partie zakładajcie, kotłujcie się tam, wybierajcie i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, tu nieprawidłowości były, tu wracamy, powtarzamy, aż wreszcie jest tak, jak ma być i tego. To jest takie brutalne, chamskie, i te, ale no działa. Przynajmniej do niedawna działało. W Europie Zachodniej jest to trochę inaczej, w Ameryce też. Jak to jest, to bardzo ciekawe, bardzo taki ciekawy pogląd przedstawia były szef wywiadu francuskiego, hrabia Alexander de Marange. Jest taki wywiad rzeka z nim, przeprowadza go pani Krystyna Okręt. Ona prywatnie jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kouchnera, więc pani bardzo dobrze tam w polityce zorientowana, bardzo inteligentna. No i wypytuje tego Aleksandra de Marange o różne rzeczy, między innymi pyta go w pewnym momencie, proszę pana, to jest przetłumaczone na język polski pod tytułem Sekrety szpiegów i książąt. W pewnym momencie go pyta, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana tu urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk pańscy honorable correspondants się rekrutują, więc on już udobruchany powiada, ach proszę pani, z najróżniejszych, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant wywiadu i on mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to ja muszę sobie postawić pytanie, w jaki sposób dochodzi do zwerbowania takiego dygnitarza. Co? Do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i ekscelencji opowiada tu papierek do podpisania macie, że zachowacie w tajemnicy, tu pseudonim taki a taki, a tamten się zrywa na równe nogi i mówi, co? Bierze fotel tam Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na łbie i karetka go z roztrzaskaną głową wywozi na sygnale. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Nigdy. No to jak nie tak, to jak? A jakoś się musi to dokonywać, prawda? Otóż wydaje mi się, że tak się to dokonuje, że do takiego ambicjonera młodego przychodzi pan albo panowie i powiadają jemu tak, proszę pana, my tu od pewnego czasu się panu przyglądamy. Pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice, ale sam pan rozumie, więc jak on rozumie, to zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, które pozwalają mu na prowadzenie jakichś kampanii politycznych, media zaczynają się nimi interesować, robią z nimi wywiady, on zaczyna bywać tam w telewizji, wychodzi z anonimowości, staje się politycznym celebrytą i zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do parlamentu, później senatorem, później ministrem stanu, a potem nawet prezydentem, tak jak pan Emmanuel Macron, a co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny. No i to jest takie trochę eleganckie. W tamtym kręgach można otwarcie mówić o istnieniu wolnomularstwa. To wie pan, jasne, że można, ale tu ja myślę, że tam wolnomularze też są infiltrowani, bo to wie pan, wolnomularze nikogo na śmierć nie skazują, a w tym wywiadzie to jak ktoś się nie słucha, to żaden sąd się tam nad tym nie rozwoli, tylko ucinają mu łeb i tyle. I na tym od tego nie ma żadnego odwołania. Otóż na czym polega różnica między sytuacją w państwach poważnych i sytuacją w Polsce? Na tym, że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu, bo wiedzą, że innego nie będą miały,
że jak to państwo będzie silniejsze, będzie miało lepszą pozycję międzynarodową, to i ich możliwości będą, dodatnie sprzężenie zwrotne. Tymczasem nasz problem polityczny polega na tym, że nasi bezpieczniacy od 1944 roku wysługują się komu innemu. I to mówię, że Polską rządzą trzy stronnictwa, ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie, a nie ma żadnego polskiego. No i to jest nasz problem. To. A to, wie pan, demokracja, to mój Boże, cóż to za... No, to jasne, że musi być jakieś przedstawienia, muszą być. Dlatego tę datę podaję, że jutro upływa termin ultimatum, jakie Komisja Europejska przedstawiła Polsce pod koniec lipca w postaci tak zwanych zaleceń. Pani premier Beata Szydło zapowiada, że rząd udzieli odpowiedzi na te zalecenia. No, ale nie trzeba być specjalnie tu wścibskim i przewidującym, żeby się domyślić, że Komisja Europejska potraktuje te zalecenia jako dalece niewystarczającą odpowiedź, no i wtedy należy się spodziewać jakichś kroków ze strony Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę, bezprecedensową w tym znaczeniu, że jeszcze wobec żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta, procedurę badania stanu praworządności i demokracji w Polsce. No i dotychczasowe wypadki wskazują, że diagnoza co do stanu demokracji i praworządności w Polsce jest krytyczna. Podobnie krytyczna była diagnoza postawiona przez Komisję Wenecką, którą pan minister Waszczykowski nie wiedzieć czemu do Polski zaprosił. No ale już mniejsza z tym, rzućmy na to zasłonę litości. Natomiast istotne jest to, jakie kroki podejmie Komisja Europejska wobec Polski, to znaczy Komisja Europejska świeci światłem odbitym, rzecz prosta. W związku z tym tak naprawdę Komisja Europejska zrobi to, co jej każe zrobić nasza złota pani. No a nasza złota pani boryka się z rozmaitymi problemami. Pan minister Walter Steinmeier niedawno nawet powiedział, że Unii Europejskiej grozi rozpad. Ja bym tu się zatrzymał chwilę nad tą deklaracją ministra Steinmeiera, bo jeżeli taka jest ocena niemiecka, że Unia Europejska znajduje się w przededniu rozpadu czy na krawędzi rozpadu, to może to stwarzać pokusę do załatwienia rozmaitych spraw za jednym zamachem, tak jak to Michael Corleone w Ojcu Chrzestnym 2 mówił do swojego nieudanego szwagra, że dzisiaj załatwiam sprawy rodzinne, co oznaczało, że morduje wszystkich na prawo i lewo. Proszę Państwa, przed taką pokusą mogą Niemcy wtedy stanąć, żeby wykorzystując nieunikniony zamęt, jaki się w Europie przy tej okazji by pojawił, bo jeśli rozpada się jakaś większa całość, to oczywiście towarzyszy temu zamęt i to niezły, żeby w tym zamieszaniu różne sobie remanenty pozałatwiać. Proszę Państwa, i taka pokusa może się pojawić również w przypadku Polski, żeby zastosować wobec Polski zapisaną w traktacie lizbońskim procedurę klauzuli solidarności. Ja już tę procedurę tutaj omawiałem, więc nie będę się powtarzał. Powiem tylko, że ona obejmuje możliwość interwencji wojskowej. Takiej interwencji oczywiście nie będzie, natomiast może się zdarzyć co innego. Otóż Komitet Obrony Demokracji, który został przez Wojskowe Służby Informacyjne utworzony z panem Mateuszem Kijowskim na fasadzie Bolkiem naszych czasów, po to, żeby złożył w imieniu Polski
do Unii Europejskiej zaproszenie do interwencji w celu obrony demokracji przed zagrożeniami, no to wiele na to wskazuje, że Komitet Obrony Demokracji już się do wykonania tego zadania szykuje. Świadczą o tym pewne poszlaki, mianowicie takie, że bez żadnego widocznego powodu Kukuniek, a więc były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, ogłosił, że zrywa swoje kontakty z Komitetem Obrony Demokracji, a nawiązuje kontakty z Platformą Obywatelską. Podobnie szef Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna, zdystansował się od Komitetu Obrony Demokracji. O czym to świadczy? No przecież nie o jakimś gwałtownej recydywie patriotyzmu u Kukuńka, czy u pana Grzegorza Schetyny, czy w Platformie Obywatelskiej. Nie ma takiej możliwości, o tym w ogóle nie ma mowy. Natomiast może świadczyć o tym, że Komitet Obrony Demokracji zbliża się do tego momentu, w którym będzie musiał to swoje zadanie wykonać. Jeżeli Komitet Obrony Demokracji to swoje zadanie wykona, to afiszowanie się z nim po czymś takim będzie podobne do tego, jakby się ktoś afiszował z syfilisem, jeszcze w dodatku na nosie, z szankrem na nosie, no to jasne, że ani Kukuniek nie chce takiego ryzyka ponosić, ani tym bardziej Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. No i Murzyn zrobi swoje i Murzyn będzie musiał odejść, dlatego że właśnie tak pan Mateusz Kijowski jest takim osobnikiem jednorazowego użytku, że tak powiem. Wyobrażam sobie, proszę państwa, następujące po sobie wypadki po tym bezskutecznym upływie ultimatum i tych przygotowaniach ze strony niemieckiej, że Komitet Obrony Demokracji, który skupia jeszcze w swoich szeregach takich ubeckich weteranów, co to samego znali Stalina, jak padnie rozkaz, żeby zrobić porządek tu z faszystowskim reżimem, to oni się zachowają tak, jak w im ze 40 lat było, z przyjemnością ten porządek będą robić, każdą mokrą robotę wykonają, a osłony siłowej udzieli Komitetowi Obrony Demokracji nasza niezwyciężona armia. Komitet ubecy zrobią najbrudniejszą robotę, jak to pełno. Po to są do takich burgrabiowskich zadań, przecież po to ich matka urodziła, po to ich Pan Bóg stworzył takimi łotrami, że bez wahania tego rodzaju łajdactwa wykonają, a nasza niezwyciężona armia stworzy im osłonę siłową. Natomiast Unia Europejska nie będzie sobie brodziła rąk na wypadek jakiejś Norymbergi kiedyś w przyszłości, tylko zapewni całej operacji osłonę polityczną. Proszę państwa, warto w związku z tym zwrócić uwagę na to, co się stało przed dwoma dniami, mianowicie pan pułkownik rezerwy Adam Mazguła powiedział w dosyć obszernej wypowiedzi, że nie można wykluczyć, iż wojsko w razie czego stanie w obronie konstytucji i że jest to opinia dosyć w kołach wojskowych rozpowszechniona. Ja panu Mazgule wierzę, bo to rzeczywiście tak jest. Jak zatrąbi tam trąbka, to wojsko się zachowa, nasza niezwyciężona armia, która nie jest zdolna do wykonania jakiegoś zadania bojowego naprawdę, tylko jest zdolna do takich czynności policyjnych. No to nasza niezwyciężona armia zachowa się tak samo, jak się zachowała 13 grudnia 1981 roku, kiedy to stanęła na nieubłaganym gruncie obrony socjalizmu i sojuszu z Sojuzem. No teraz socjalizmu nie będzie broniła, to znaczy będzie oczywiście, ale bez użycia tego słowa. Natomiast stanie na nieubłaganym gruncie obrony demokracji i praworządności. Kulisy tej praworządności to teraz wyłażą przy okazji
afery reprywatyzacyjnej w Warszawie okazuje się, że na utrzymaniu warszawskiego magistratu był pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Nie podejrzewałem go o to, że jest utrzymankiem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo widywałem go czasami jeszcze jak mieszkałem na Czerniakowie, jak nabożnie przystępował do Komunii Świętej w kościele ojców Bernardynów, a tu patrzcie państwo, no pewne światło na to rzuca okoliczność, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz też tak in odore sanctitatis się poruszała, tam różne orgazmy z Duchem Świętym w tym ruchu charyzmatycznym przeżywała, no więc to mogło ją zbliżyć do pana sędziego Stępnia, no ale fundacja pana sędziego Stępnia była futrowana tam setkami tysięcy złotych podobno, no przez który otwór go tak futrowali. No, jestem bardzo ciekaw, bo to zrzucałoby wiele światła na takie różne zależności. Pan Rzepliński poprzez swoją rodzinę też był futrowany. No więc krótko mówiąc, kulisy niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego wyglądają na tym tle bardzo ciekawie. No a pewna światło na tą wypowiedź pana pułkownika Adama Mazguły rzuca pewne afera z francuskimi śmigłowcami. No, widocznie tam nastroje są bardzo poważne i soldateska rozmyśla nad wykonaniem manewru ucieczki do przodu, żeby tylko jakiś sposób pozbyć się znienawidzonego Antoniego Macierewicza, który na taki wstyd ich naraził, no trzeba oddać łapówki wzięte, a tu nie ma z czego, bo żony pojechały do Paryża na zakupy, tam sobie majtki pokupowały, biustonosze różne, tam fond de toilette, jak to Francuzi wymowni mówią, no i teraz generalicja nie ma jak pokazać się Francuzom na oczy, żaden już do Paryża długo, długo nie pojedzie po tych historii, chyba że uda się pomyślnie załatwić tu obronę demokracji i praworządności, a to wtedy nowe władze już pierwszą rzecz, jaką zrobią, to wypłacą francuskiemu Airbusowi 13 miliardów złotych. Nawet już nie będą kupowały żadnych śmigłowców, bez żadnych śmigłowców już za darmo im oddadzą, żeby tylko uniknąć tego wstydu. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, którą warto przy tej okazji podnieść. No, wojsko, wiadomo, lubi wykorzystywać moment zaskoczenia. No i kiedy taki moment zaskoczenia może się przydarzyć? No, dwie daty mi się tutaj jakoś z tym momentem zaskoczenia kojarzą. Pierwsza data to jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Wszyscy wyjeżdżają tam na groby i nikt nie będzie miał głowy do tego, żeby się w tym czasie zajmować jakimiś innymi sprawami. W związku z tym podmianka, przygotowania do podmianki na politycznej scenie i do zatuszowania skandalu na tle zakupu nieudanego śmigłowców Caracal mogą właśnie się ogniskować na tym długim weekendzie. No, a drugi taki moment, kiedy zaskoczenie może być wykorzystane, to jest 11 listopada. Ten długi weekend się szykuje. Przypominam, że stan wojenny został wprowadzony w nocy z soboty na niedzielę. No, a tu z 10 na 11 listopada może być, albo z 31 października na 1 listopada, tak, że byśmy się wszyscy spotkali w rodzinnych grobach. No, proszę państwa, to jest ta perspektywa tu przed nami stoi, a to może być wstęp do scenariusza rozbiorowego, no bo skoro pan minister Walter Steinmeier powiada, że Unii Europejskiej może nawet grozić rozpad, no to jak powiedziałem,
myślałem, może to być pokusa, żeby w tym zamieszaniu pozałatwiać wszystkie inne sprawy, które od ponad 70 lat czekają na załatwienie, nie tylko zresztą po stronie niemieckiej, ale i po stronie żydowskiej, która też pewnie przestępuje z nogi na nogę z niecierpliwości.